Mamy piątek, 9 grudnia. Paweł Sławiński. Rozpoczynamy przegląd tygodnia hojna24.pl. A dziś w programie. Funkcjonariusze CBA w Dolnej Odrze zatrzymali 5 osób, w tym 4 pracowników elektrowni i jednego biznesmena, którzy są podejrzewani o korupcję przy remontach, nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. 6 grudnia obchodziliśmy Mikołajki. W kilku miastach z tej okazji odbywały się imprezy dla dzieci. Mikołajami stali się również strażacy ochotnicy z Chojny, którzy wspólnie z pracownikami pizzerii Avanti odwiedzili domy dziecka w Chojnie i Ćcińsku Zdroju. Radni gminy Chojna podjęli uchwałę przeciwko ustaleniom Związku Gmin Dolnej Odry, która podniosła składki członkowskie dla gmin. Podobną uchwałą zajmowali się radni w Widuchowej, jednak tam została ona większością głosów odrzucona. Korzystny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dla gminy Chojna, która być może nie będzie musiała płacić blisko 900 tysięcy złotych do Urzędu Skarbowego tytułem zaległego podatku VAT wraz z odsetkami. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kierownika, 3 inspektorów i biznesmena. Delegatura CBA w Szczecinie prowadzi wraz z prokuraturą regionalną śledztwo w sprawie przyjmowania korzyści majątkowych przez osoby zatrudnione w elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie pod Gryfinem. Sprawa dotyczy tzw. korupcji menadżerskiej, przyjmowania korzyści w zamian za ustalenia sposobu wyłonienia wykonawcy, realizacji procedur jego wyłonienia, nadzór nad przebiegiem i końcowy odbiór robót. Funkcjonariusze CBA po raz pierwszy pojawili się w elektrowni Dolna Odra w czerwcu bieżącego roku. Zabezpieczono wtedy nośniki danych i dokumentację w biurach i mieszkaniach prywatnych. Za nami 6 grudnia, a więc Mikołajki. W wielu miejscach naszego regionu odbywały się imprezy przygotowane dla dzieci przez ośrodki kultury. W Chojnie można było zobaczyć specjalnie przygotowany spektakl odegrany przez aktorów z Teatru Trójkąt. W Moryniu zabawy i prezenty rozdawano na Placu Wolności. Charakterystyczne czerwone czapki ubrali również strażacy z OSP Chojna, którzy wspólnie z pracownikami pizzerii Avanti odwiedzili domy dziecka w Chojnie i Ćcińsku Zdroju. Dla wychowanków przygotowano 70 paczek ze słodkościami i prezenty w postaci zabawek. Adwent to jeden z ważniejszych okresów dla katolików. To czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Czy w XXI wieku potrafimy w pędzie życia zatrzymać się i spojrzeć spokojnie na sprawy, których na co dzień nie dostrzegamy? Czy w XXI wieku postępujący konsumpcjonizm wypiera prawdziwe idee zbliżających się świąt? O tym, jak należy przeżywać ten okres, będąc chrześcijaninem, zapytaliśmy księdza Jana Zalewskiego. Reportaż przygotowany przez Przemysława Kaweńskiego i Mateusza Szelążka można obejrzeć na naszym portalu. W XXI wieku, w dobie internetu, szybkich telefonów, smartwatchy, żyjemy coraz szybciej. Przez to wszystko zapominamy o świecie, o Bożym świecie. Dosłownie, bo czym jest dla nas dzisiaj Adwent? Powoli staje się jedynie słownikowym pojęciem oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Tak samo będzie za rok, 2 lata, zapewne i 10. W tym czasie powinniśmy się zatrzymać i spojrzeć na to wszystko zupełnie z innej perspektywy. Bo przecież Bóg nie przyjdzie na świat w naszych telefonach, na Facebooku, Snapchacie, Instagramie, a my nie przygotujemy się na to, patrząc się w ekrany tabletów, naszych telefonów czy komputera. Księże, czym jest Adwent w XXI wieku? Więc może paradoksalnie Adwent jest zawsze taki sam, czyli obejmuje 4 tygodnie, w których 2 pierwsze tygodnie mówią o powtórnym przyjściu Chrystusa na końcu czasów, czyli o tym, że czas ma swój koniec biegu, czyli dzień ostateczny, który nastąpi, czyli przyjście ponowne Chrystusa na ziemię. I 2, czyli 3 i 4, te następne tygodnie, są przygotowaniem do wspomnienia narodzenia Pana Jezusa w stajence betlejemskiej. Podobną tendencję, że nagle gdzieś szukamy jakichś rekolekcji w sieci, szukamy jakichś porad w sieci, szukamy jakichś doznań, przeżyć także duchowych w sieci, a uciekamy od tego, co jest realne.
I myślę, że w Kościele również można zobaczyć wiele osób, które ma smartfona i nie jest w stanie się wyciszyć, nie jest w stanie opanować tego, że nie musi w tej chwili odpowiadać na jakąś pocztę, nie musi prowadzić jakiegoś czatu, nie musi SMS-ować, że powinien przynajmniej na tą godzinę się jakoś zatrzymać, a jednak okazuje się, że wielu ludzi jest na tyle już związanych z tym byciem online, że cały czas to ich pochłania. I to jest też, myślę, że jeden z takich wymiarów duchowych walki o swoją tożsamość, o to, żebyśmy byli tu i teraz, a nie właśnie w jakimś świecie, którego nie ma, albo który tylko kreujemy jako świat pożądany. Trzy osoby, w tym 6-letnie dziecko, zostały poszkodowane w wypadku, do którego doszło na lokalnej drodze pomiędzy Narostem a Czartoryją w gminie Chojna. Do zdarzenia doszło we wtorek 6 grudnia przed godziną 9. Osobowy Volkswagen wpadł w poślizg i uderzył w skarpę, a następnie koziołkował. Jedna osoba śmigłowcem została przetransportowana do szpitala. W tym dniu poranek był szczególnie trudny dla kierowców za sprawą padającego w nocy deszczu, który zmieniał się w lód. Marznący deszcz, który spadł w nocy, spowodował, że cienka i przezroczysta warstwa lodu pokryła jezdnie i chodniki. Jest bardzo ślisko. Szczególną ostrożność muszą zachować kierowcy. Nawet przy niewielkiej prędkości auto może wpaść w poślizg. Uważać muszą również piesi. Na śliskim chodniku bardzo łatwo zrobić sobie krzywdę. Od rana pracują służby drogowe. Jezdnie są posypywane piaskiem lub solą. Tylko na drogach krajowych w naszym województwie pracuje 29 solarek. Średnia temperatura powietrza w okolicach Chojny wynosi około 2 stopni Celsjusza, jednak przy podłożu jest ona bliska zeru. Radni w Chojnie nie zgadzają się na podwyżki opłat członkowskich ustalonych przez Związek Gmin Dolnej Odry. ZGDO jest odpowiedzialne za gospodarkę komunalną. Podczas zgromadzenia, które odbyło się w listopadzie w Cedyni, uchwalono podwyżki opłat członkowskich. Gminy mają zapłacić o 400% więcej. Znalezienie środków w budżecie pod koniec roku jest bardzo trudne. Podczas sesji w Chojnie jednogłośnie przeszła uchwała sprzeciwiająca się podwyżkom. Podobną uchwałą zajmowali się również radni w Widuchowej, jednak tam większością głosów została ona odrzucona. Po raz siódmy czytelnicy portalu Chojna24 wybiorą osobowość i wydarzenie roku. Plebiscyt, który organizowany jest na łamach naszego portalu, cieszy się dużą popularnością. Do końca grudnia na nasz adres e-mail można wysyłać propozycje kandydatur w kategorii Osobowość Roku i Wydarzenie Roku. Tradycyjnie w styczniu uruchomimy głosowanie, które potrwa cały miesiąc. Laureatów wybiorą nasi czytelnicy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wydał korzystny dla gminy Chojna werdykt w sprawie naliczonego przez Urząd Skarbowy podatku VAT od sprzedaży gruntów wraz ze stacją paliw w Krajniku Dolnym. Chodzi o ponad 600 tysięcy złotych niezapłaconego podatku VAT wraz z odsetkami, łącznie to około 900 tysięcy złotych. O korzystnym werdykcie poinformował burmistrz Adam Federowicz podczas sesji Rady Miejskiej. Wyrok nie jest prawomocny. 1 grudnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie może Państwu odczytam rozstrzygnięcie w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego podatku VAT za wrzesień 2012 rok. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił w całości decyzję dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie wraz z decyzją dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej. W ustnym uzasadnieniu sąd wskazał, iż podziela argumenty skargi w zakresie, w jakim dla oceny skutku przeniesienia własności nieruchomości konieczne jest dokonanie oceny, czy wraz z przeniesieniem prawa własności nastąpiło przeniesienie posiadania samoistnego jako faktycznego władztwa nad rzeczą. Sąd wskazał, że pozostawanie budynku na gruncie w dniu dokonania sprzedaży w dzierżawie osoby trzeciej nie wyłącza uznania, iż umowa sprzedaży obejmowała pełne rozporządzenie budynkiem zarówno w aspekcie prawnym, jak i ekonomicznym, czego przejawem było na przykład
możliwość wypowiedzenia umowy, podniesienia czynszu czy pobierania pożytku. Sąd zasądził na rzecz gminy zwrot kosztu procesu w wysokości 20 779 zł. Wyrok nie jest prawomocny. Co to oznacza, proszę Państwa? To oznacza, że jeśli ten pogląd podzieli również ewentualnie NSA, bo takie przysługuje prawo do wniesienia skargi przez Izbę Skarbową, to nie musimy żadnych pieniędzy z tytułu sprzedaży działki zabudowanej stacją paliw do fiskusa oddawać, czyli te 600 tysięcy plus odsetki razem około 900 tysięcy pozostaną w budżecie gminy Chojna. MMA to sztuka walki, która jest coraz bardziej popularna. Gale KSW przyciągają miliony widzów. Od niedawna ten sport można trenować również w Chojnie, w hali klubu bokserskiego Garda. W jednym z treningów wzięli udział nasi reporterzy Przemysław Kaweński i Cezary Kujawski. Z czym kojarzy nam się skrót MMA? Dla niektórych może to być mieszanka mineralno-asfaltowa. Jednakże dla większości z nas jest to zapewne skrót od mieszanych sztuk walki. Ciocia Wikipedia mówi nam o tym, że jest to dyscyplina sportowa, w której zawodnicy sztuk i sportu walki walczą przy dużym zakresie dozwolonych technik. Wchodzimy na ring, powalamy przeciwnika dowolną techniką, ale oczywiście bez broni, bo raczej nie można nosić broni na ring. No dobra, to jest wiedza internetowa. Teraz zapytajmy się chojeńskich sportowców, czym jest MMA i dlaczego to trenują. Dlaczego trenujesz MMA? MMA to jest, można powiedzieć, nowy rozdział w moim życiu. Trenowałem wcześniej piłkę nożną, trenowałem siatkówkę, nadal trenuję siatkówkę, ale chciałbym czegoś spróbować nowego. MMA jest, można powiedzieć, teraz taką zajawką dla mnie. W miniony weekend w sali gimnastycznej Gimnazjum imienia Janusza Korczaka w Chojnie odbył się 4. mikołajkowy turniej tenisa stołowego o Puchar Świętego Mikołaja. Turniej podzielony był na dwie części. W pierwszej odsłonie wystąpili najmłodsi zawodnicy. Wśród nich najlepszy okazał się Piotr Jusz przed Jackiem Gałuszką i Kubą Rajczakiem. Druga kategoria to rywalizacja rodzinna. Na najwyższym podium uplasował się Andrzej i Michał Olejnik, za nim byli Stanisław i Jan Gałuszka, a na trzeciej pozycji znalazli się Tomasz i Kuba Rajczak. W zawodach wziął oczywiście udział Mikołaj, który rozdał wszystkim słodkie upominki. W niedzielę odbył się turniej otwarty w kategorii mężczyzn. Do zawodów przystąpiło 25 zawodników z województwa zachodniopomorskiego oraz lubuskiego. W kategorii mężczyzn do lat 40 pierwsze miejsce zajął Dawid Jenerowicz. W kategorii mężczyzn powyżej lat 40 na pierwszym miejscu stanął Sylwester Grzęda. Tradycyjnie zapraszamy do obserwowania naszego portalu oraz naszych profili w serwisach społecznościowych. Na sygnały od Państwa nasi redaktorzy dyżurni czekają 7 dni w tygodniu. Można skontaktować się z nami również za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adresy i numery telefonów znajdują się na ekranie. Na zakończenie naszego programu prezentujemy zabawne zdjęcie, które wzbudziło spore zainteresowanie na naszym profilu facebookowym. Na osiedlu Lotnisko w Chojnie można poczuć się niczym na gali Oscarów. Jest czerwony dywan. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym programie. Dziękuję za uwagę. Życzę miłego wieczoru i weekendu.